Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. I przypominam, że jeżeli chcesz mi pomóc, żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób, to możesz to zrobić bardzo łatwo. Wystarczy, że dasz łapkę w górę, napiszesz cokolwiek w komentarzu, najlepiej coś miłego, ale niekoniecznie. Lub też udostępnisz ten materiał. Udostępnianie jest najważniejsze. Podobnie zresztą jak oglądanie materiałów od początku do końca w playlistach albo chociaż od początku do końca, gdyż w ten sposób poprawiają się statystyki. Będzie mi też bardzo, bardzo Miło jeśli dasz mi subskrypcję, bo w ten sposób jeśli naciśniesz tam dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, wtedy jest taka ikonka bujającego się dzwoneczka, to jest szansa, że te powiadomienia będziesz dostawać. Wtedy, jeśli zaraz po otrzymaniu powiadomienia klikniesz to powiadomienie, to znowu napędzisz wyświetlenia danego vloga. A dzisiejszy vlog nagrywam przed jeszcze ogłoszeniem przez PiS oficjalnej decyzji odnośnie poluzowania obostrzeń od 1 lutego 2021 roku. Informacja ta jest o tyle ważna, że to, co będzie na tej konferencji, moim zdaniem będzie wynikało z tego, co jest treścią dzisiejszego vloga. To znaczy to, co dzisiaj opiszę, z tego, co dzisiaj omówię o, będzie wynikało to, co usłyszymy na konferencji. A temat dzisiejszego vloga jest taki, iż PiS jest w panice. I to zarówno dosłownie, jak i w przenośni. PiSowi w sposób oczywisty władza faktyczna wymyka się z rąk. Ludzie coraz bardziej, w oczywisty sposób, widzą, że władza PiSu jest iluzoryczna. Że oni mogą różne rzeczy kazać, ale nie zawsze. A raczej coraz rzadziej są w stanie to wyegzekwować, a to już jest początek końca każdej partii politycznej, zwłaszcza takiej, która opiera swoją władzę częściowo na strachu. A PIS opiera swoją władzę na dwóch filarach, głównie na dwóch filarach. Pierwsze jest to kupowanie głosów wyborców pieniędzmi Polaków, czyli jednym Polakom się zabiera, Drugim Polakom się daje i ci Polacy, którzy dostają, mają być za to wdzięczni nie tym Polakom, którym zabrano, tylko Pisowi, bo takiego rozboju na narodzie dokonał. A druga to jest właśnie strach. Pi w sposób oczywisty podejmuje całą masę nielegalnych, niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z prawami człowieka, łamiących karty decyzji i one są w sposób oczywisty nielegalne. Ale ludzie bardzo często ich przestrzegają, po prostu bo się boją. No i w momencie, w którym ten strach minie, to pis będzie w czarnej D, bo nie tylko ludzie przestaną się ich słuchać, ale wręcz mogą ich w cudzysłowie oczywiście wynieść na taczkach. Wszystko zaczęło się od buntu przedsiębiorców, strajku przedsiębiorców. Gurackiego Weta i innych tego typu ruchów, które w sumie sprowadziły się do tego, że już w chwili obecnej kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy zgodnie z pisowskimi obostrzeniami nie mogą prowadzić normalnie biznesu, te biznesy normalnie otworzyli czyli na przykład restauracje serwują dania normalnie do stolika, a nie tylko na wynos, i już jest kilkadziesiąt tysięcy takich biznesów. Jest to bardzo, bardzo duża liczba. Pis w sposób oczywisty nie może tego buntu zdławić. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w Polsce jest ograniczona liczba policjantów, urzędników, sanepidu i innych tego typu osób, które można by nasłać na tych przedsiębiorców po to, żeby, żeby ich zmusić do przestrzegania tych wydaje się nielegalnych, pisarskich obostrzeń, po prostu y, urzędników jest za mało względem tych przedsiębiorców. Próbowano robić pokazówy, y, próbowano y, wchodzić do restauracji, w tym tej słynnej bodajże u braci czy u trzech braci, jakoś tak się ta pizzeria nazywała, gdzie z kamerami tam weszły dwie urzędniczki sanepidu, y, z policją, no, pełno policji, pełno sanepidu. Zdaje się, że więcej niż klientów, a na pewno więcej niż obsługi. E, rozniosło się bardzo, bardzo szeroko no i knajpa cały czas funkcjonuje nic nie wiemy o tym, żeby cokolwiek temu człowiekowi zrobiono e, wiadomo natomiast, że panie z Sanepidu no nieźle się ośmieszyły no bo te stroje ochronne, które miały na sobie w czasie kontroli potem złożyły rękami bez rękawiczek i włożyły do zwykłych damskich torebek nie zabezpieczając ich w żaden sposób Zakaźnie nie, nie włożyły ich do żadnych, nie wiem, foliowych torebek strunowych i innych tego typu rzeczy, które by zabezpieczyły um, to, żeby z tych fartuchów, które mogły się zakazić czy w czasie kontroli, um, no, te zakażenie się nie roznosiło dalej, prawda? No, a, ale wracając, no, przedsiębiorcy nic nie zrobili. I kilka takich pokazówek było, i się właśnie, przynajmniej medialnie, bo może się potem jeszcze coś zdarzyć, ale medialnie się na niczym. Medialnie się skończyło na niczym. Także każdemu dowalić nie są w stanie. Pokazówy medialne nic nie dały, wręcz przeciwnie, są wodą na młyn dla kolejnych przedsiębiorców, którzy chcą się otwierać, gdyż, gdyż widzą, że jak się nie otworzą, to pewnie zbankrutują, natomiast jak się otworzą, to zapewne nic im się nie stanie, bo Dotychczasowe wyroki sądu są raczej na korzyść przedsiębiorców. Natomiast yy, no, represja ze strony Sanepidu, policji, raczej. No, raczej jest nieskuteczna. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że policjanci, urzędnicy Sanepidu, to też są ludzie. Okej, okay, wszędzie są ludziska. Czyli osoby, które moim zdaniem w ogóle nie powinny mieć kontaktu z innymi ludźmi, bo są po prostu wredne, mają pretensje do całego świata, wiecie, coś im w życiu nie wyszło i się mszczą na wszystkich, a najbardziej na tych przedsiębiorcach, no, no bo przecież przedsiębiorca to śpina na majątku, na pieniądzach, po prostu ma tych pieniędzy Bóg wie ile, a tu taki biedny urzędnik super wykształcony itd. itd. I, I trzeba takim przedsiębiorcy dowalić, ale ja to są pojedyncze jednostki. Mówię Wam szczerze, ja mam dużo kontaktów z urzędnikami, i z moich osobistych obserwacji wynika, że urzędnicy są sympatyczni, mili, kompetentni. Naprawdę, dawno nie trafiłem na syna w urzędzie, a na bardzo miłą i sympatyczną i kompetentną panię w urzędzie trafiłem dzisiaj. Nie mówię dużo o tym, że Zawsze poprzednio było bardzo miło, bardzo sympatycznie, kompetentnie i szybko. I widać, że jest taka naprawdę troska o petenta. Ale zostawmy, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj mówić, jacy mili są urzędnicy. Bo też są różni, tak? Niektórzy to syny, ale większość to są normalni ludzie, którzy życie znają i wiedzą, że urzędnikiem to nie są od 8 do 16, czy tam od 9 do, czy tam od 9 do 17. A ludźmi to są 24 godziny na dobę, w tym w niedzielę, święta, soboty, wakacje, i inne rzeczy. I coraz bardziej widzą, że ewentualne takie yy, yy, no, najazdy na przedsiębiorców to już są represje polityczne. To już coraz mniej chodzi o to, czy oni stanowią jakieś zagrożenie, czy nie stanowią, a coraz bardziej stanowi za to, stanowi to że rząd żąda, żeby tych ludzi represjonować, bo im się sprzeciwili. Rezultat jest taki, że tacy policjanci, tacy urzędnicy Sanepidu, nie chcą mieć przechlapane w lokalnej społeczności i swoje obowiązki wykonują, no bo muszą, ale w taki sposób, żeby temu przedsiębiorcy jak najbardziej nie zaszkodzić. I takie rzeczy też zostały nagrane. Też są na YouTubie, na Facebooku filmiki z bardzo miłą, sympatyczną kontrolą z Sanepidu, gdzie panie przyszły uśmiechnięte, poprosiły policjantów, żeby odeszli, bo pan przedsiębiorca to jest im znany, to jest miły, sympatyczny człowiek i nie ma sensu, żeby policja wprowadzała e, nerwową atmosferę swoją obecnością. Policjanci, znaczy policjant i policjantka na to stwierdzili, że oni się bardzo cieszą, bo też uważają, że pan jest w porządku i sobie poszli. A kontrola była bardzo miła, bardzo, yy, bardzo sympatyczna, więc to jest taki bardzo wyraźny znak dla przedsiębiorców, którzy planują się otworzyć, że aha, ale urzędnicy przynajmniej po cichu nam sprzyjają, więc tym bardziej warto się otworzyć. I w tym momencie nakręca się taka spirala nieposłuszeństwa względem, yy, yy, względem pisu. I w sposób coraz bardziej oczywisty PiS traci władzę. Coraz bardziej oczywiste staje się to, że władza PiSu jest tylko iluzoryczna. Że PiS jest jak rodzic Patusek, który każe coś tam zrobić dziecku, a dziecko w sposób ostentacyjny go lewa, a rodzic Patusek nie bardzo wie, co z tym zrobić. Ma kilka możliwości, kilka opcji, co z tym zrobić. na ten temat kręciłem już vlog kilka tygodni temu i, i, i cały czas to podtrzymuję, więc po prostu zapraszam do przejrzenia playlisty komentator. Jak nie zapomnę, to dam wam do opisu, tutaj też na karty i na adnotacje, żebyście sobie mogli obejrzeć tamten vlog. Ale generalnie coś zrobić musi. I właśnie dlatego, co zrobi, dlatego podkreślałem, że to jest jeszcze przed tą decyzją, um, co zrobi, no, że to ja po prostu... Yy, że zobaczycie, że mam rację, a nie, że mówię po prawda? No i o co chodzi? Chodzi o to, że okej, okay, to co ja teraz mówię, to jest oczywiste. Ja to już mówiłem kilka tygodni temu na vlogu właśnie, że, te, że ten bunt, że, że wobec tych faktów, które przedstawiłem wcześniej, ten bunt przedsiębiorców będzie się nasilał, przedsiębiorcy będą w sposób oczywisty lekceważyć obostrzenia pisowskie, w związku z tym stanie się oczywiste, że PiS nie ma faktycznej władzy. No ja to już mówiłem kilka tygodni temu. Że teraz to już mówią media głównego nurtu. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, Business Insider, jeden z najbardziej e, szanowanych portali biznesowych, artykuł osoby, która się niestety nie podpisała. No, tak na tym portalu często bywa. E, rząd zatrwożony skalą buntów gastronomii. Pomimo wszystko, musimy przestrzegać prawa. Czyli. Oni sami piszą, że rząd jest zatworzony, A między zatrwożony a w panice niewielka różnica, prawda? Eee. Dalej. Bezprawnik. To jest taki bardzo mainstreamowy, niby blog, ale w praktyce portal. E, artykuł e, Patryka Słowika. Lockdown upadnie oddolnie. Biznes się otworzy, a rząd nie odważy się tego dojechać. Um, no, sam tytuł mówi już wszystko, prawda? No, właśnie. Teraz media głównego nurtu zauważają to, co ja. A skoro media głównego nurtu, fakt, że sporo później, ale jednak zauważyły to samo, to co ja, to znaczy, że już wszyscy to widzą. A jak wszyscy to widzą, no albo za chwilę zobaczą, no, bo jak media głównego nurtu podnoszą, to zaraz się zrobi o tym wielki szum i, i wszyscy się dowiedzą, nie? A czyli czego się wszyscy dowiedzą? Że byli tacy ludzie, Grupa ludzi, nazywają się przedsiębiorcy, którzy pokazali gest lichockiej Prawu i Sprawiedliwości i dobrze na tym wyszli. Jaki to jest sygnał dla innych Polaków? Że może warto iść ich, yy, ich drogą, prawda? Ich śladami tych przedsiębiorców. No bo kurczę. I takie pierwsze rzeczy, które zapewne przyjdą ludziom do głowy, żeby się zbuntować. Składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Kurde, służba zdrowia leży. Tak, wiem, że jest system opieki zdrowotnej, ale wszyscy mówią służba zdrowia, łącznie z ministrem zdrowia. Służba zdrowia leży, praktycznie nie istnieje. Słuchajcie, dochodzi do takich absurdów, że panie na badania ginekologiczne próbuje się zapisać na teleporadę. No, dopóki się nie zaszczepią. Wiem, u mnie w rodzinie był, był, był taki przypadek. Wyobrażacie sobie? No, mem stał się, kurde, faktem. Przepraszam, nie wiem, pani ma wziąć telefon i tam sobie, kurde, poświecić i jednocześnie zrobić filmik ginekologowi? Absurd, nie? Teleporady, to jest w ogóle jakaś kipina. Eee, wszyscy wiemy, że ten system opieki zdrowotnej leczy, nie będę tego dalej tłumaczył. No to skoro leży, to dlaczego mamy, kurde, za to płacić? Zwłaszcza ci, którzy nie zamierzają się zaszczepić, bo już proznam, zapowiedziano takie decyzje, z których faktycznie wynika to, że mm, niezaszczepieni nie będą mieli w praktyce dostępu do lekarza. No to za co mają cholera płacić? No to nie, nie będą płacić ci ludzie NFZ-u. Dalej, ZUS. Rzecznik, już dawno to zapowiadałem, chyba 2-3 lata temu, że ZUS upada. I to faktycznie, ja tam mówiłem na podstawie wypowiedzi pana Gwiazdowskiego, który swoją drogą jest pracownikiem ZUS-u, to tak a propos <grym> wolnościowców, którzy go na rzecz, chyba członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, nie pamiętam, ale bardzo wysoki pracownik czy nadzorca, Rada Nadzorca albo, albo, Rada nadzorca albo Zarząd, a że się był wtedy, gdy robiłem tamten vlog, także <grym> bardzo wolnościowy pan Gwiazdowski i ZUS, nie? To trochę tak jakbym, nie wiem... Ja był za wolnością słowa, a pracował jako cenzor Facebooka. No, no ale tutaj także pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie te rzekomo wolnościowe partie, które pana Gwiazdowskiego wysyłają tam na rzecznika praw obywatelskich. Pozdrawiam serdecznie, bardzo wolnościowe. No ale wróćmy. No wprost jest powiedziane, że ZUS bankrutuje. I że albo nie będzie emerytur dla ludzi 30-40 lat, którzy teraz mają, albo będą oni na głodowe. Tak czy siak, jasny sygnał jest, że no, ubezpieczanie się w ZUS-ie to jest jakaś skrajna głupota. Do tego jeszcze ZUS w sposób oczywisty z piramidą finansową. Spełnia moim zdaniem przesłanki piramidy finansowej. O tak to powiem moim zdaniem ZUS spełnia przesłanki piramidy finansowej. W ten sposób, że Ehm, musisz tam wpłacić pieniądze po to, żeby potem wypłacić. A to, czy wypłacisz te pieniądze i ile tych pieniędzy wypłacisz, zależy od tego, ile więcej ludzi da się tą, moim zdaniem, piramidę finansową wciągnąć. To jest właśnie definicja piramidy finansowej. Jeżeli jest takie prywatne przedsiębiorstwo, które tak działa, to jest nielegalne i na przykład można dostać karę od łokieku za reklamowanie takiego szajsu. Ostatnio UOKIK dał jakiemuś blogerowi 450 tysięcy kary za reklamowanie jakiejś piramidy finansowej. Tak, a propos, czy w takim razie za reklamowanie ZUS-u też nie powinno być yy, kary finansowej, a za pracę na wysokim stanowisku w ZUS-ie ostracyzm? Nie mnie decydować. Niemniej jednak yy, wydaje się, że. Każdy człowiek, który jest przymuszany do wpłacania do tego ZUS-u, po informacji i to bagatela od prezes, o tym będzie niedługo vlog, że yy, prawdopodobnie będziemy musieli pracować przez pół wieku, bo ZUS nie ma kasy. Czy większość z nas nie dożyje? No to, yy, no to może warto się zbudować, może warto nie płacić tego, yy, tego ZUS-u, czyli tak. Nie płac, yy, ludzie nie mogą przestać się płacić NFZ, bardzo dobrze tu argumentują. Mogą przestać się płacić ZUS, bardzo dobrze tu argumentują. Dalej, mogą przestać się płacić podatki, no bo kurde, sobie dla, na co by wam płacić podatki? Na drogie uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych? A może na rozpierdzielanie pieniędzy podatnika na co się tylko da, ze szczególnym uwzględnieniem kupowania głosów przez partię rządzącą? No to może ludzie przestaną płacić podatki. No i w tym momencie... Rząd się sypie. Rząd się sypie totalnie. W tym momencie dymisja rządu to jest coś, co się zdarzy bardzo, bardzo szybko i to prawdopodobnie w takiej atmosferze no, totalnej paniki i totalnego popłochu, bo ludzie mogą być tak kurzeni, że mogą wręcz wymusić wyciągnięcie wobec tych ludzi konsekwencji za to, co zrobili. A co zrobili? No, na przykład nielegalnie uwięzili nas w domu na wiosnę w ramach tak zwanego lockdownu, prawda? No właśnie. Więc kolejna rzecz, którą mogą ludzie ostentacyjnie olewać, czyli pisowskie obostrzenia. Inne pisowskie obostrzenia dotyczące koronki. Skoro przedsiębiorcy olewają i nic złego z tego powodu im się generalnie na razie nie dzieje, bo PiS, jak napisał facet dla na bezprawników, nie jest w stanie ich dojechać czy nie będzie miał odwagi ich dojechać, nie odważy się ich dojechać tak zostało napisane. To prawdopodobnie też nie odważy się dojechać ludzi, którzy nie będą nosić maseczek. Więc może ludzie masowo przestaną nosić maseczki, a to będzie gołym okiem widoczny symbol dla każdego, że PiS jest partią żałosną partią śmieszną, partią, która coś tam sobie krzyczy, ale gucio Boże. A wtedy cały kraj pogrąża się coraz bardziej w anarchii i PiS generalnie traci władzę. Dlatego PiS jest w panice. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam wam obszerne fragmenty i skomentuję z tych dwóch artykułów, które wcześniej wspomniałem, czyli pierwsze źródło, rząd zatrwożony skalą buntów gastronomii, mimo wszystko musimy przestrzegać prawa. Autor się nie podpisał, Business Insider portal. Informacje o kilkudziesięciu tysiącach otwartych lokali gastronomicznych. Zobaczcie, to są same lokale gastronomiczne, a do tego dochodzą pensjonaty, kwatery prywatne, być może trzy hotele, chociaż z tego co wiem, to hotele raczej mało się otwierają, bardziej takie pensjonaty, kwatery prywatne i tak dalej. Siłownie, fitness kluby, Kluby zumby tego, kto się tak macha tymi linami crossfitu i tak dalej, no to to już idzie w duże kilkadziesiąt tysięcy przypadków. Wiecie, tam mnie ostatnio przyszedł kurier, żadnej maseczki, nic, wywalone. Ja tak, wiecie, jakoś tak specjalnie. Nie, nie miałem z tym problemu, ale tak do niego pytam. Przy pana tak z ciekawości, prywatnie dla mnie. Dlaczego pan nie nosi maseczki? Bo gówno mogą mi zrobić, a, a mi się broda poci. Bo on też był brodaczem. No właśnie. Bo gówno mogą mi zrobić. Tak powiedział ten ten, e, ten kurier, nie. A przecież taki kurier. No to bez tej maseczki przechodzi co chwila koło jakiegoś tam e, jakiejś kamery, policji i tak dalej i tak dalej. Jeszcze raz podkreślę. Żade, nawet nie powiem wam z jakiej to firmy kurierskiej, bo cholera wie, kto to jeszcze ogląda. A, e, a ja pozdrawiam pana kuriera, bardzo miły, sympatyczny pan kurier. M, przynosi paczki szybko, w terminie. Bar, niedługo w ogóle wrzucę zdjęcie, co mi ostatnio przyniósł bardzo, bardzo sympatyczny pa, pan kurier. Bardzo pozdrawiam. E, I z sposób oczywisty nie chcę mu zaszkodzić, tylko... Podaję przykład, tak, że już nawet tacy, to też są biznesmeni, bo oni są bardzo często da na samozatrudnieniu, um, um, czy, przepraszam, przedsiębiorcy, eee, też ma już nawet na taką szmatkę za, za złotówkę wywalone, bo ma dyskomfort znoszenia jej. I uważa, ale najważniejsze jest to, że uważa, że nic pismu nie zrobi za to, że tego nie nosi. Jeszcze raz czytamy od początku. Informacje o kilkudziesięciu tysiącach otwartych lokali gastronomicznych to zatrważające dane. Oceniła w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii. No, rzeczywiście dla nich to są zatrważające dane. Um, Olga y, 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 Semeniuk podkreśliła, że, dla że pomoc dla przedsiębiorców musi być kierowana tak, aby y, prawa przestrzegać. No, czyli straszy, że nie dostaną tej pomocy. Tylko chyba ludzie coraz bardziej mają na to wywalone. Wiceminister odniosła się w TVP do informacji o tym, że w czasie minionego weekendu ponad 20 tysięcy obiektów gastronomicznych zostało otwartych, mimo obowiązujących obostrzeń przeciwpandemicznych. Ja bym powiedział wprost pisowskich obostrzeń, bo one są już bardzo dawno oder w oderwaniu od jakichkolwiek danych. Tam jakiś czas temu czytałem artykuł, że dane o zamknięciu lokali gastronomicznych podjęto na podstawie artykułu no, prasowego. To, no, no trochę żałość, nie? Zatrważające dane o lokalach otwartych mimo zakazu. Jak przyznała, jak, jak przyznała. Przedstawicielka resortu. Dane, którymi dysponuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mówiły wcześniej o około 70-80 otwartych obiektach. No Zobaczcie, co oni są żałości. Oni myśleli, że tych obiektów jest otwartych 70-80 sztuk, a było ponad 20 tysięcy. Według. Kochani moi, żal za cztery litery ściska, że to my z naszych podatków utrzymujemy tych ludzi. Informacje o kilkudziesięciu tysiącach otwartych lokali są zatrważające, oceniła Olga Semiuk. Pomoc, którą kierujemy do przedsiębiorców, i środki finansowe z budżetu muszą być kierowane tak, aby prawa przestrzegać. Mimo wszystko musimy prawa przestrzegać. No właśnie, tylko wiecie, mnie matka kiedyś powiedziała, że ja się sobie spytałem, dlaczego ty mamo nie palisz? Jakbym byłem ciakiem. Generalnie wszyscy palili, moja matka nie paliła. Ona mi mówi tak, synku, bo ja Tobie mówię, żebyś nie palił. No dobrze, ale co to ma wspólnego? Synku, byłabym bardzo złą matką, gdybym Tobie mówiła, że nie wolno palić, a sama paliła. No właśnie, rząd mówi, że prawa trzeba przestrzegać, a sam ma je ostentacyjnie w dupie. Przepraszam, ale to słowo było adekwatne. Przypominam sytuację z Sylwestrem. Wprowadzili godzinę policyjną na Sylwestra, o której sam premier powiedział, że jest nielegalna, ale mimo wszystko nie odwołali tego rozporządzenia, które wprowadzało godzinę policyjną dla, Syl dla Sylwestra. E, premier powiedział, że tej godziny policyjnej nie ma, rzecznik rządu powiedział, że jest. Minister zdrowia mówił, że nie ma, ale za jej łamanie tej godziny policyjnej, której nie ma, będą kary, w tym sany pidowskie, ściągane bezpośrednio z konta. Czy oni są chorzy psychicznie? Naprawdę należy sobie zadać pytanie, czy ci ludzie są poczytali. Swoją drogą taki vlog był. Zapraszam do jego obejrzenia. Jak powiedziała wiceminister, obecnie trwają prace nad aktualizacją protokołów sanitarnych, które będą mogły być wdrażane przez przedsiębiorców. Pamiętacie, to jest to, co mówiłem we vlogu pod tytułem, pod tytułem PIS luzuje obostrzenie od 1 lutego może dwa warianty. W jednym z tych wariantów obejrzyjcie sobie ten vlog, to jest bardzo mądry vlog. W jednym z tych wariantów PiS otwiera hmm, lokale, hmm, które się buntują, ale dopierdziela takie obostrzenia sanitarne, że w praktyce są niemożliwe do spełnienia, lub ich spełnienie sprawia, że biznes przestaje być racjonalny. Zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że w tym tygodniu taka decyzja zostanie przedstawiona przez premiera Mateusza Morewieckiego. Powiedział: No właśnie, ona się być może dziś po południu zrealizuje, pewnie jutro na pewno. Zdaniem wiceminister Semeniuk obserwacja sytuacji epidemicznej w Europie pozwala zachować jedynie kontrolowany optymizm w kwestii odmrożenia gospodarki w Polsce. Każda oś czasu, którą przedstawimy, będzie bardzo często komentowana ze względu na to, że może być zaburzona przez sytuację europejską inne szczepy koronawirusa SARS-CoV-2, powiedziała. No właśnie. Teraz, swoją drogą, ciekawe, po co się szczepić, skoro są inne szczepy, a nie jest udowodnione, że ta szczepionka na stary szczep działa na ten nowy. A to już przewidywałem kilka miesięcy temu, że tak będzie z tymi szczepami. Przypominam. Eee, Semeniuk poinformowała, że Polska prowadzi obecnie rozmowy z partnerami zagranicznymi dotyczącymi możliwości zwiększenia wolumenu szczepionek. No, jak podkreśliła... Program szczepień jest najważniejszym elementem realizacji odmrażania gospodarki. No i teraz generalnie tylko o tym gadają jak mantra. Zapominają powiedzieć, że to, że tych szczepionek nie ma, to jest ich wina, a to, czy te szczepionki w ogóle mają sens, czyli w sensie, czy w związku z tymi nowymi szczepami to trzeba zbadać, a nie zgadywać. I dopiero potem podejmować decyzję. A rząd, a rząd jak zwykle zaczyna wszystko od tyłka strony. Bezprawnik yy, Patryk Słowik, lockdown upadnie oddolnie, biznes się otworzy, a rząd nie odważy się tego dojechać. To jest oczywiście opinia Patryka Słowika, ale to jest, mówię, już bardzo mainstreamowe medium, co prawda udające blog, ale, ale moim zdaniem bardzo mainstreamowe. Znam twierdzące, że jest blogiem, ale moim zdaniem bardzo mainstreamowe, co można przynajmniej stwierdzić chociażby na podstawie tego, jak często jest polecane w agregatorach itd. Tak Eee. Coraz więcej przedsiębiorców otwiera swoje lokale, e, bo wolą narazić się na karę, niż upaść e, z założonymi rękami. A jako, że rząd nie chwapi się do wyciągnięcia odpowiedzialności za naruszanie zasad, niebawem gospodarczy lockdown stanie się fikcją. Ja powiem inaczej. E, nie twierdzę, że pan e, Patryk e, mówi nieprawdę. To jest opinia pana Patryka. Ja mam inną opinię, moim zdaniem rząd nie tylko nie kwapi, rząd nie kwapi się do wyciągnięcia odpowiedzialności za naruszenie zasad, moim zdaniem rząd się bardzo kwapi i rząd nawet próbował, tylko rządowi nie wyszło. A dlaczego? To powiedziałem na początku tego vloga. Przy czym cał, bardzo szanuję to, co pan Patryk napisał, mamy inną opinię. To jest część dyskusji. Trzeba, trzeba właśnie mieć różne opinie, trzeba ze sobą dyskutować, trzeba się otwierać na inne poglądy, bo nigdy nie wiadomo, czyj pogląd jest słuszny. Wyjaśnijmy coś następnie nic nie usprawiedliwia patologicznych zachowań polegających na organizowaniu imprezek na kilkaset osób w centrach miast. To narażanie ludzi na utratę zdrowia, a to, to, to mówi pan Patryk. I z tym to już się. powiedzmy, że tego nie skomentuję, bo on nie chce odbiegać za daleko od tematu vloga. Utratę zdrowia, a być może nawet i życia. Tyle, że nie każdy jest kombinatorem. Ludzie chcą otworzyć knajpę z dwoma stolikami, małą kawiarnię sklep z bibelotami, siłownie. Właściciele dyskotek zaś chętnie by je otworzyli przy zachowaniu zdrowej logiki i wymogów sanitarnych. No właśnie. No właśnie, moi kochani, ja teraz dalej powiem, e, jaka jest różnica? I tutaj tak trochę do pana Patryka. Panie Patryku, jaka jest różnica? Ja też nie popieram tych wielkich imprez, żeby nie było. Ale jaka jest różnica między wielką imprezą na kilkaset osób w centrum miast, a wielką imprezą polityczną na kilka tysięcy osób w centrum miast? Mówię tutaj oczywiście o protestach. Jaka jest różnica? I przypominam, że chyba można powiedzieć pisowski ekspert, pan Simon. Simon, chyba Simon czy Simon. Simon, profesor Simon, ten, który na początku bardzo mocno bagatelizował koronawirusa, a potem aż się posunął do obrażania Polaków, którzy bagatelizowali koronawirusa, tak to powiedzmy, bardzo łagodnie, przecież powiedział bardzo wyraźnie, że, no na, że te protesty, które są te antyrządowe, nie stanowią zagrożenia. Natomiast uważał, że to, jak pójdziemy na groby na święto wszystkich świętych, to to stwarza zagrożenie. No właśnie. Czy wirus rozróżnia zaangażowanie? Jeśli jest impreza polityczna, to nie zaraża, jeśli jest impreza apolityczna, to zaraża. Moim zdaniem jednak prawa biologii polityce się nie kłaniają. No niemniej jednak, ale całkowicie zgadzam się, że takie imprezy to nie do końca dobra jest. To niedobra jest. Natomiast właśnie tutaj chodzi o ktoś, że ktoś ma kawiarnię, ktoś ma jakiś sklep, jakąś siłownię, jakąś restaurację. Wiecie, ostatnio rozmawiałem z restauratorem i on, mu, i on mi uświadomił bardzo ważną rzecz, że e, on to sobie jeszcze dobrze radzi, bo on to, co głównie sprzedawał, to dobre jedzenie w rozsądnej cenie. Więc takie dobre jedzenie w rozsądnej cenie ludzie i tak kupują na wynos. Mniej niż gdy miał otwartą restaurację, ale kupują. Ale on mówi, że są takie knajpy, ja tam nawet podał kilka nazw, nie chcę ich wymieniać, bo nie chcę im dokuczać, które sprzedawały prestiż. Tam żarcie były bardzo malutkie porcje, niekoniecznie dobre, w bardzo wysokiej cenie, ale tam ludzie chodzili, żeby sobie wrzucić zdjęcia na Insta i się podlansować, żeby koledzy z Korpo widzieli, że cię stać i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie popieram takich lokali. Zresztą, najlepszy dowód taki, że to on mi musiał uświadomić, że takie rzeczy są, bo ja raczej chodziłem do knajp, które dobrze karmią. Na cenę mniej patrzyłem, chodziło mi o dobre karmienie, no ale akurat tak się złożyło, że chodziłem do tych, które dobre karmią za rozsądne pieniądze. No ale rzeczywiście, przecież knajpa, no to również na przykład pójście z żoną na randkę. Rzeczywiście, ponad roku nie byłem z żoną na randce. No bo co, zabiorę ją gdzie? Kupimy sobie nawet dobre jedzenie i co? Opędzlujemy je w samochodzie, <laughs> bo nawet na ławce w parku się można. No, no nie, i rzeczywiście, dla takich krajów to jest po prostu masakra. Dla nich opcja sprzedawania jedzenia na wydost po prostu nie istnieje. Poza tym, komu mają sprzedawać? Jak oni byli nastawieni do na ludów, a korpoludy w tej chwili siedzą na zdalnym, na jakichś wioskach. A nie, a nie w korporacjach i z tego też powodu. Um, no i pracują zdalnie w tych korporacjach. W sensie nie stoją w tych. Um, nie stoją w tych. Um, no nie siedzą w tych biurowcach, a więc um, też nie. Um, przepraszam, zaciąłem się. Um, też no nie kupują w tych knajpach, tylko w typie na przykład 150 km od Warszawy. Więc dla takich knajp to jest po prostu koniec. Albo one się otworzą i zaczną. Keszować, sprzedawać swój prestiż. To, że mają piękne położenie, to, że mają piękne wnętrze. To, że mają na przykład piękny widok, bo jest w, taka knajpka, w Warszawie taka Taipa, która jest na bardzo wysokim piętrze i masz piękny widok na miasto. No, akurat tutaj byłem. Eee, bo uważam, że za piękny widok na miasto warto zapłacić, ale za zdjęcie na Insta, no sorry, nie. <śledzimy> I dla takich lokali to jest po prostu masakra. Lecimy dalej. Właściciele dyskotek zaś chętnie by je otworzyli przy zachowaniu logiki i wymogów sanitarnych. W świetle obowiązujących obostrzeń nie mogą Nie mi jednak oceniać zachowanie ludzi, którzy otwierają swe biznesy. Osobiście dla mnie, oczywiste jest dla mnie, że większość robi to nie z potrzeby Pokazania rządowi środkowego palca oraz lekceważenia pandemicznego ryzyka, lecz z powodu bardzo prozaicznego, bo trzeba za coś żyć, mieć pieniądze na utrzymanie rodziny, na zakup leków i jeśli się uda, na wakacje w przyszłości. Jako przedsiębiorca dodam do tego jeszcze coś innego. Trzeba mieć jeszcze pieniądze na zapłacanie ludziom. Tym się różni przedsiębiorca od korpoluda, że Przedsiębiorca szanuje swoich współpracowników. Prawdziwy przedsiębiorca, nawet jak zatrudnia pracowników 100-200 tysięcy, to zwykle ich zna, a prawie zawsze się o nich troszczy. I o ile dla korporacji ludzie to są human resources, to jest zasób, o tyle dla przedsiębiorcy to są ludzie, z którymi on współpracuje, którzy dla niego pracują, dzięki którym możliwy jest jego sukces. I prawdziwy przedsiębiorca Dba o swoich pracowników. Nie będę tu wchodził we frazesy, że oni są dla niego jak rodzina, i tak dalej, bo nie są. Ale czuje się z nimi związany emocjonalnie. I ma problem powiedzieć pracownikowi: dobra, od jutra ci nie, pracę, nie płacę, bo wie, że on też ma rodzinę na, na utrzymaniu, że on y, też musi zapłacić ZUS podatki, albo jak go zwolnisz, to nie będzie miał ZUS-u, i kto go będzie leczył. On też musi zapłacić za światło, za, za gaz, e, czynsz, za wynajem mieszkania albo raty kredytów banku. I to jest powód, dla którego przedsiębiorcy też otwierają swoje biznesy, żeby zapłacić ludziom. Nie mówiąc już o tym, że zbudowanie dobrego zespołu, zwłaszcza w gastronomii, ale nie tylko w gastronomii, w mediach, trwa bardzo długo, dużo czasu i bardzo dużo kosztuje. Więc Zrujnowanie tego zespołu, no bo jak zwolnisz ludzi, to się pójdą zatrudnić gdzie indziej, to jest skanibalizowanie własnego biznesu, a więc na pieniądze dla ludzi też trzeba zarobić. Po pierwsze, z przyzwoitości, a przedsiębiorcy w przeciwieństwie do korporacji są przyzwoite. Drugie, są przyzwoici, a drugie, bo utrata ludzi w większości przypadków to jest. Utrata biznesu. To nie jest tak, że zwolni swoich pracowników, a potem jak rząd pozwoli, powiesz, no to wracajcie. No nie, kurde nie. Dla przedsiębiorcy, który prowadzi od kilkunastu lat swoją działalność i udało mu się dzięki biznesowi spłacić dom i odłożyć na bankowym rachunku 100 tysięcy złotych, a dziś ma 100 tysięcy złotych długu, sytuacja jawi się jako dramatyczna. Uff. Pan Dariusz małymi kwotami hmm. operuje. Uwierzcie mi, że to są dużo większe kwoty. Tymczasem, bardziej, tym bardziej, że przytłaczająca jej niepewność, bo nikt z nas nie wie, kiedy obostrzenia zostaną zdjęte. No właśnie. Ja bym dodał jeszcze dalej. A gdy zostaną zdjęte kiedy zostaną znowu wprowadzone. przez rząd już co najmniej dwa razy ogłaszał sukces w walce z COVID-em. No taki mamy sukces, że mimo tego, że dane wskazują, że rzeczywiście jest chyba kolejny sukces, to oni nie chcą się, nie chcą zdjąć obostrzeń. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej wskazała kilka dni temu, że od 18 stycznia 2020 roku otworzyło się, otwartych było nawet 20 tysięcy lokali w całej Polsce, które powinny być zamknięte. Liczby te zapewne są Przesadzone, a tak przynajmniej twierdzą rynkowi eksperci, a może są niedoszacowane, bo większość przedsiębiorców jednak woli otworzyć się po cichu i nie bawić się w rozgłos i takie akcje, tylko woli po cichutku, po cichutku robić biznes, bo my, przedsiębiorcy, znamy takie stare powiedzenie: pieniądz lubi ciszę. Ale kluczowy jest trend. Coraz więcej osób podejmuje decyzję o naruszeniu obowiązujących ograniczeń i liczba tych osób idzie już w tysiące. Rządzący mają teraz trzy wyjścia. Pierwsze, zakłada restrykcyjne podejście do wszystkich, którzy naruszają prawo. Mówiłem o tym podejściu już kilka, jakiś czas temu we vlogu. Tym właśnie o, o tym, że jakie opcje ma rząd. Rzecz jasna, mogliby długo dyskutować, czy ograniczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w sposób legalny i zgodny z konstytucją. W efekcie tysiące przedsiębiorców zostałoby ukarane sankcjami do 30 tysięcy złotych na łebka. Ten wariant, jak sądzę, jest mało prawdopodobny. Ostatnie, czego teraz trzeba, Prawo i Sprawiedliwości, to wytoczenie dział przeciwko naprawdę poważnie dotkniętej. Pandemicznym kryzysem grupie, jaką są przedsiębiorcy. Mówiąc wprost, na dojechaniu kombinatora politycy raczej z, zyskają niż stracą, ale na pogrążeniu zapłakanych ludzi, którym przychodzą na myśl najczarniejsze wizje, żaden polityk nie zyska. No, ja jeszcze dalej w to idę. Moim zdaniem oni nie są w stanie dojechać. To już mówiłem na początku. Drugi wariant to nie robić nic. On jednak praktycznie oznacza, że gospodarczy lockdown co prawda na papierze będzie obowiązywał, ale w praktyce upadnie. Gdy powiem na ulicy, na której biznesy prowadzi 10 osób, 3 postanowią ponownie otworzyć działalność, to 7 pozostałych szybko dostrzeże, że nie, że nie warto frajersko ich zdaniem czekać na lepsze czasy. Trzecie, możliwość, myślę, że właśnie ten scenariusz się ziści, to strategiczne wycofanie się z obostrzeń. Właśnie, i to jest to, o czym mówiłem kilka tygodni temu. Dokładnie to jest ten trzeci wariant, który moim zdaniem będzie zrealizowany. Narodzica patuska. Czyli kazali coś zrobić, ludzie tego nie robią, więc cofną zakaz. Rządzący dostrzegają, że przedsiębiorcy są na skraju wytrzymałości i coraz trudniej utrzymać dys dyscyplinę w narodzie. Można więc zrobić z siebie pośmiewisko i pokazać, że nawet ryzyko kar nie wywołuje w ludziach strachu. Można też nakładać kary na każdego łamiącego prawo, i w efekcie doczekać się widowiskowego samobójstwa przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ale można także niebawem wyjść na konferencję prasową i sprzedać ludziom historię o coraz mniejszej liczbie zakażeń i tym samym zmniejszającym się zagrożeniach, co poskutkuje otwarciem biznesu I, jak, i w, jak rzecz jasna usłyszymy, pewnym reżimie sanitarnym, cokolwiek by to oznaczało, no właśnie moim zdaniem będzie to oznaczało tak daleko idący reżim sanitarny, że się odbije czkawką przedsiębiorcom, wówczas politycy wystraszyliby, wyszliby z tej sytuacji z twarzą, a być może nawet niektórzy byliby wdzięczni, że w końcu ktoś wysłuchał usłuchał się w głos yy, yy, wyborców to jest bodajże przedsiębiorców. No moim zdaniem nie wyjdą z twarzą, znaczy wśród swojego elektoratu wyjdą z twarzą, i yy, ich elektorat będzie nawet wdzięczny. Natomiast śmiem twierdzić, że wśród większości społeczeństwa no, no nie, po prostu im się nie uda. Um, z tej prostej przyczyny, że ludzie będą widzieć, jak to działa. Um, I tyle. I że, i że po prostu do no sory, że to, działa, to działało na tej zasadzie, że um, oni coś kazali, ludzie się zbuntowali, więc oni ciągnęli zakaz. I moim skromnym zdaniem to może doprowadzić nawet do sytuacji takiej, że więcej ludzi będzie się buntować, bo pójdzie taki impuls, że przy bardzo, jak się buntujemy, to dostajemy czego chcemy. Więc rząd wstąpa po bardzo, bardzo cienkim lodzie. A jaką decyzję podejmie, no to się przekonamy. Pozdrawiam, moi kochani. Trzymajcie się. Do zobaczenia.